Siemanderko, witajcie w drugiej części poradnika związanego z Resource Packiem Conquest. W poprzednim filmie bardziej zajęliśmy się teorią, wprowadzeniem do tego, jak używać Resource Packa Conquest. Wspomniałem również o metadatach, czyli o różnych teksturach dla jednego bloku, jak je spawnować, jak ich używać. Dzisiaj rozwiniemy temat metadat o kolejną opcję, czyli opcję biomów. W zależności od tego, w jakim biomie dany blok z daną teksturą występuje, tak wygląda. Czyli prościej mówiąc, w różnych biomach te same tekstury wyglądają inaczej. Weźmy na przykład sobie łańcuch. W jednym biomie będzie to łańcuch, faktycznie łańcuch, a tak naprawdę mówimy tutaj o teksturce sieci pajęczej. W jednym biomie będzie to wyglądało jako sznurek, w drugim jako łańcuch, w trzecim jako łańcuszek. Na przykład zapadnia. W jednym biomie będzie wyglądała jako zapadnia, w drugim biomie będzie wyglądała jako zbite deski ze sobą, natomiast w jeszcze innym biomie będzie to wyglądało jako koła do wozu. Tak jak powiedziałem, dzisiaj będzie mniej teorii, więcej praktyki, dlatego bierzemy ze sobą rozpiskę metadat, bierzemy ze sobą tabelę biomów i spadamy do Minecrafta. Dobrze, przygotowałem tutaj już kilka jakby obiektów, na których będziemy przeprowadzać testy. No i chciałbym, żebyście przede wszystkim zwrócili uwagę na to, że na trzech kolumnach skał znajduje się ta sama tekstura, ten sam blok i w każdym wypadku mówimy tutaj o sieci, o pajęczynie, prawda? Akurat tutaj zajmują one dwa bloki sieci pajęczej, ale za chwilkę, od samego początku, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, to co musimy zrobić? Przede wszystkim postawić sobie słup imitujący jakąś tam część powiedzmy jaskini. Bierzemy sieć i tą sieć zmieniamy na ID set 30.9. tak jest. I jak widzicie, krótki stalaktyt nam się wyświetlił i żeby go wydłużyć, to oczywiście możemy użyć do tego, ile tylko nam się podoba sieci z ID 30.9. To jest oczywiście dzięki opcji połączonych tekstur, czyli Connected Textures w opcjach Optifine. Mamy ją tutaj. Video Settings Quality Connected Textures. Zobaczcie, jak wyłączymy to. Ja będę mówił połączone tekstury, bo jakoś tak niewygodnie mi się mówi Connected Textures. Mamy wyłączony. Jak widzicie, widać tutaj kompletnie nic. Teraz włączymy sobie te tekstury w Quality. Na Fast wyświetlają nam się poprawnie, aczkolwiek to już wszystko zależy od opcji graficznych. Ja używam opcji Fancy, która swoje 3 grosze również tam wtrąca do jakości. Kontrolując długość sieci, ilość tych sieci, kontrolujemy efekt końcowy związany z wyglądem tych stalaktytów. I teraz tak, standardowo w tym biomie, w którym wygenerowałem mapę, wyświetlają się stalaktyty, prawda? Ale jeżeli na przykład chciałbym, żeby wyświetlały mi się sople, no to wtedy musimy już zmienić biom na przykład na, już wam mówię, wciśnijmy sobie F3. Jesteśmy teraz w biomie Plains, jak możecie sobie tutaj przeczytać, a jak wejdziemy na ten blok, to będziemy w biomie Frozen River. I teraz tak, tutaj natomiast mamy inny biom, dżunglowy zdaje się. Tak jest, Jungle M, czyli tutaj wyświetlają nam się takie pnącza jakby zwisające z sufitu, mech czy też jakieś korzenie. I teraz tak, jak zmieniamy biomy? Biomy zmieniamy w bardzo prosty sposób przy użyciu siekierki World Edita. Zaznaczamy sobie blok, na którym chcemy zmienić tekstury i pamiętajcie, że wystarczy zaznaczyć tylko jeden blok, a zmieni się cały pion od bedrocka aż po sam sufit. Czyli zmieni się wszystko w kolumnie tej, prawda? Nawet zaznaczę wam czerwoną wełną, żebyście mieli całkowity obraz tego, jak to będzie wyglądało. Jeżeli zaznaczę sobie ten blok, który zaznaczyłem tutaj stone'em, i zmienię biom, to biom
zmieni się na całej wysokości tego bloku, aż po sam bedrock. Tutaj będzie na tym pionie biom ten, który ustawię. I teraz tak, weźmy sobie właśnie na przykład, zmieńmy ten biom. Zaznaczamy blok, na którym chcemy zmienić teksturę i wpisujemy sobie set biome, na przykład Frozen River, tak jak powiedziałem. Korzystając z tabeli, do której link Wam zamieszczam, z tabeli biomów, możemy odnaleźć, w jakim biomie, jakie tekstury będą jak się wyświetlały. I to jest bardzo istotne. Musicie się nią sugerować, żeby wiedzieć, co w jakim biomie się zmieni. Wtedy będziecie wiedzieli, jakie efekty uzyskacie. I teraz tak, żeby to się wyświetliło, to ja nie wiem, nie pamiętam, jakiego przycisku użyć do przeładowania Minecrafta, dlatego wyjdę. No i mamy zmieniony blok na sople zwisające z sufitu, elegancko. No i oczywiście tutaj mamy biom dżunglowy, także będzie nam się wyświetlało to, co widzimy. A jeżeli chcemy na przykład zmienić w przypadku tych haków z linami, bo możemy, oczywiście powie nam to wszystko tabela, to możemy pobawić się również biomami. Teraz tak, skopiujmy to. Kopiujemy całość i wklejamy sobie tutaj. I teraz trzy te same obiekty mogą wyglądać różnie. I to nie tylko mam tutaj na myśli ten hak, ale wszystko. Począwszy od liny, która w różnym biomie będzie wyglądała inaczej. Na przykład możemy sobie tutaj nawet ustawić set 30.3 i to będzie łańcuch. Teraz jeżeli ustawimy sobie tutaj biom, który zmieni nam hak, i oczywiście ten biom musimy zlokalizować, będzie to biom na przykład beach. We wszystkich biomach plażowych będzie występował taki hak typowo portowy, prawda, czyli wzmocniony hak do rozładunku towarów. Jak widzicie, zmienił nam się również łańcuch, ponieważ w biomie plażowym, jeżeli można tak to nazwać, również łańcuch zmienia swoją teksturę. Niestety nie możemy zrobić czegoś takiego, że tutaj ustawimy taki hak, a wyżej będzie łańcuch albo coś innego. Niestety nie. W tym biomie akurat ten komplet musi być taki, jaki jest wyświetlany. Tutaj mamy sznurek plus standardowo wyświetlany hak ze sznurkiem. Natomiast jeszcze można zmienić go na... Nie można zmienić, wybaczcie mi, mój błąd, nie można go zmienić, natomiast można zmienić sam sznurek, zmieniając biom na Jungle M na przykład. Tutaj się troszeczkę pomyliłem, bo nie chodziło o, źle spojrzałem w tabeli, nie chodziło o linę, tylko chodziło o łańcuch, więc to akurat ma ID 30.6, ale jak zrobimy set 30.3, czyli zmienimy na łańcuch i zmienimy biom na dżunglowy, to ten łańcuch będzie wyglądał jak porośnięty różnego rodzaju jakimiś pnączami, czy też zarośniętym mchem i innym badziewiem. Także tyczy się to wszystkich, przede wszystkim metadat, które są jak najbardziej, nie da się nie zauważyć, zresztą bardzo dobrze przemyślane. Tworzą one naprawdę niesamowity klimat i czasami niektóre rzeczy, które by się na przykład spawnowały automatycznie, będą od razu mówiły nam, w jakim biomie, w jakim świecie się znajdujemy. Bardzo fajna sprawa, naprawdę coś niesamowitego. Na przykładzie na przykład właśnie dywanów możemy również dojść do tego, jak wyglądają połączone tekstury. Zwykły dywan jasno-szary mógłby normalnie wyglądać, wiadomo, jako dywan, ale nie w tym wypadku. Będzie on wyglądał jako, powiedzmy, skóra niedźwiedzia bądź też wilka białego, prawda? Natomiast już ciemno-szary będzie wyglądał jak dywan z jakiegoś fajnego zamku. Coś niesamowitego, coś pięknego. Również dzięki tabeli
tabeli metadat i biomów możemy zmieniać przede wszystkim tutaj sieć pajęczą 132.mbp9. Nie 9, już wam szybko mówię, tylko sobie podejrzę. 30.12. 30.12. I zobaczcie, w biomie zimowym to będzie wyglądało jak worek z czymś, na przykład z pieniędzmi. Tutaj będzie to wyglądało jako ryby powieszone za ogon. A w biomie dżunglowym będzie wyglądało jak zioła zwisające z sufitu. Ta sama rzecz, a wygląda zupełnie inaczej. W każdym wypadku to jest ID 30.12. Tu, tu i tu. I zależne jest to od tego, w jakim biomie to występuje. Na początku było to cholernie trudne do rozgryzienia, dopóki nie znalazłem właśnie tabeli z biomami. Zastanawiałem się, dlaczego raz mi się wyświetlało tak, a raz wyświetlało się inaczej. No i odpowiedź szybciutko znalazłem. Jeżeli chcecie, żebyśmy pobudowali sobie teraz, zbudowali jakieś proste struktury związane właśnie z resource packiem, związane z biomami i metadatami, nie ma problemu. Piszcie swoje sugestie w sekcji z komentarzami. Tymczasem wydaje mi się, że to już jest wszystko, co chciałem wam przekazać. Do zobaczenia, być może w następnym materiale poradnikowym z resource packa Conquest. Siema, na rapa.